21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pomysł Światowego Dnia Pozdrowień narodził się już w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych. Bracia Brian i Michael McCormack wystąpili z inicjatywą ustanowienia święta World Hello Day. Chcieli podkreślić przywiązanie do pokoju w związku z trwającym wtedy konfliktem między Egiptem a Izraelem. Zachęcali do promowania idei pokoju na świecie poprzez okazywanie przyjaznych emocji oraz poszukiwanie pokojowych metod rozwiązywania konfliktów. Hello World Day symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hello, cześć, do przynajmniej 10 osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Uśmiech jest jak słońce. Jak obchodzić ten dzień? Wystarczy tylko się uśmiechnąć do drugiej osoby i pozdrowić ją. Znajdźmy dla wszystkich miłe słowo. Dzięki bezinteresownym dobrym uczynkom codzienność staje się bardziej kolorowa. Kim jest człowiek życzliwy? Jest to osoba serdeczna, nastawiona przyjaźnie do innych ludzi. Wystarczy miły uśmiech, dobre słowo, ciepłe spojrzenie oraz grzeczne pozdrowienie. Uprzejmość i życzliwość rodzą życzliwość. Bądźmy życzliwi przez cały rok. Pomóż naszej koleżance i zakupy zrób sąsiadce. Mamie pomóż po sprzątaniu, siostrze bratu przy zadaniu. Uśmiechem zaczynaj dzień. Dorośli i dzieci wiedzą o tym, że życzliwość to lekarstwo na kłopoty. Być życzliwym się opłaca, bo co dobre do nas wraca. Dużo uśmiechu, ciepłych słów, serdecznych pozdrowień potrzebujemy przez cały rok. Być życzliwym to nie trudna rzecz. Myślę, że wystarczy chcieć. Uśmiech dużo nie kosztuje, lecz często nam go brakuje. Więc jeśli tylko jest okazja, uśmiechnij się i nie obrażaj. Okaż innym dobre serce. Już wystarczy, to nic więcej. Więc bądź życzliwy, uśmiechaj się. Całemu światu będzie lżej. Ja jestem miły, ty jesteś miły. Cały świat będzie szczęśliwy. Co zrobić, by być życzliwym? Trzeba starać się być miłym. Bądź życzliwy zawsze i wszędzie, a dobro i szczęście z tobą będzie. Okaż innym dobre serce. Już wystarczy, to nic więcej. Życzliwości nigdy dość, nie rób nikomu na złość. Pomagajmy sobie w koło, a będzie nam wesoło. Okaż życzliwości wiele. Bądź uprzejmy i serdeczny, miły, sympatyczny, grzeczny. Co to znaczy być życzliwy? Być na pewno grzecznym, miłym. Na co dzień i od święta zawsze mina uśmiechnięta. Uśmiechem zaczynaj dzień!